piątek, 22 kwietnia, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych wzięli udział w dniu otwartym zespołu szkół nr 1 w Kozienicach. Wizyta w Srebrnym Technikum i Liceum według prestiżowego rankingu perspektyw, a także w branżowej szkole trzyletniej rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem zespołu Ryszardem Zającem i wicedyrektor Anną Golasz. Zachęcali oni uczniów do kontynuacji nauki w tej placówce. Chcemy im przede wszystkim pokazać szkołę, pochwalić się szkołą, a mamy czym, bo mamy nowocześnie wyposażone pracownie, zaplecze sportowe, którego rzadko się w Polsce po prostu takie zaplecze sportowe spotyka. Teraz będzie jeszcze dodatkowo to boisko zadaszone, także w czasie największej zimy będzie można na przykład grać w piłkę nożną na pełnowymiarowym boisku. Niewiele szkół w Polsce taką możliwość oferuje. Kandydaci dowiedzieli się, co będzie punktowane w czasie rekrutacji, na co mogą liczyć jako uczniowie zespołu i jakie kierunki oferuje szkoła, a jest z czego wybierać. W ofercie placówki jest 5-letnie technikum na kierunkach technik elektryk, mechanik, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych. 4-letnie liceum ogólnokształcące oferuje klasy z rozszerzonym programem matematyki z informatyką, geografią lub fizyką, a także klasy biologiczno-chemiczną oraz z rozszerzonym językiem polskim i historią. Natomiast w branżowej 3-letniej szkole uczyć będą się ślusarze i elektrycy. Będzie też klasa wielozawodowa. Dla odwiedzających placówkę przygotowano prezentacje z każdego typu szkół. Tak więc uczniowie mogli spędzić czas w bardzo ciekawy sposób i dowiedzieć się wielu praktycznych informacji dotyczących nauki czy to w technikach, czy w liceum, a także w szkole branżowej. Była m.in. interaktywna nauka języków obcych, prezentacja grafiki komputerowej i druku 3D, prezentacje multimedialne, pokazy z fizyki i wiele innych. Nie lada atrakcją dla interesujących się elektryką była możliwość zwiedzenia specjalnego elektrobusa naszpikowanego elektroniką. Był też pokaz pierwszej pomocy, jak również programu Bądź Odpowiedzialny, który przygotowuje młodych ludzi do roli rodziców. Odwiedzający dowiedzieli się też o ofercie licznych zajęć pozalekcyjnych, wolontariacie oraz realizowanym w placówce programie Erasmus+, jak również o współpracy z licznymi zagranicznymi szkołami. Tego dnia przed kandydatami otworzyły się też drzwi sal gimnastycznych i siłowni. W dużej sali rozgrywany był turniej w tenisie stołowym. Na małej można było zobaczyć ćwiczenia na stepach, a na siłowni sprawdzić swoich sił na urządzeniach. A po wszystkim był jeszcze czas na pokazy kulinarne i słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów. Staraliśmy się to zorganizować tak, jak to było przed pandemią, w sposób atrakcyjny. No ale przede wszystkim, żeby się zapoznali z naszą szkołą, z otoczeniem. Składanie wniosków o przyjęcie do zespołu szkół nr 1 rozpoczyna się 16 maja i trwa do 20 czerwca. Więcej informacji zarówno na temat rekrutacji, jak i oferty zespołu dostępne jest na stronie szkoły www.zslp.edu.pl.